To koniec Policja versus Złodzieje. Spokojnie, tylko drugiego sezonu. Dziś przychodzimy do was z prawdziwym bangierem. Kaluch i trzech złodziejów versus Ospano i jego oddział policji. Żeby zwyciężyć, złodzieje muszą ukraść co najmniej 250 tysięcy dolarów i dostać się na jacht. Policja natomiast musi zrobić wszystko, by do tego nie doszło. Przygotujcie się na niezłą strzelaninę, pościgi i wybuchy. Oto finał drugiego sezonu. A jeśli chcecie kolejny, zostawcie 40 tysięcy łap w górę i lecimy z tematem. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was w kolejnym odcinku Policja versus Złodzieje i tytuł was nie myli. To koniec drugiego sezonu, moi drodzy. Jest dzisiaj ze mną Ospano, siema byku. Siema, witam wszystkich serdecznie zgromadzonych. Dzień dobry, popatrzcie, coś tu nie gra, prawda? Nasze stroje się różnią, ale to już słyszeliście w intro. Dzisiaj jest rywalizacja, Ospano trzymający swój oddział policji kontra ja i nikczemny plan wylądowania na jachcie z 250 tysiącami dolarów. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. O, chłop! Chłop mi zasadził już bali. Tak się pewnie to skończy szybko. Sorry, przyjacielu, jesteś złapany, wygrałem. Moi drodzy, no już za moment zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, jeśli chcecie trzeci sezon i macie jakiś pomysł, co dodać w trzecim sezonie, jaką mechanikę, albo nie wiem, jak zmienić zasady, ponieważ dzisiaj mamy na przykład czterech przestępców, to piszcie w komentarzach, ponieważ trzeci sezon ruszy, jak będzie 45 tysięcy łap w górę. Niewielki próg, więc mordo, zostawiaj łapę i wpadaj do Ospano, żeby zobaczyć, jak policja sobie radziła. No i co, stary, ja ci życzę wszystkiego dobrego, powodzonka, ale chciałbym zgarnąć kasę i uciec stąd jak najszybciej. No to stary, lepiej się postaraj. Żegnaj, przyjacielu. Chłop, zeskakuje z Maze Banku. Fuck, to jest komandos normalny. Moi drodzy, lecę do swojej dziupli. Moi drodzy, my jesteśmy już w dziupli i pewnie się zastanawiacie. Widok na miasto, znajomy teren, co? Tu jest, moi drodzy, budowa obok jubilera. Siema, ekipa moja. Która jeszcze nie była przestępcami, czyli Beziu, Blazu i Sergiusz. Jak tam nastroje? Damy radę? Powiem ci, że plan jest i robimy chyba największe show w historii tej... No kurde, ja się tak stresuję, moi drodzy. I pewnie się zastanawiacie, ta dziupla jest tu nie bez powodu, ponieważ no my od razu chcemy zrobić napad na jubilera. Zanim oni się skapną, że cokolwiek się dzieje, robimy napad na jubilera. Robię to ja, ale ekipa mówi, że ma jakiś plan. Dawajcie ten plan. No to tu mamy drabinę. No. Możemy od razu nią zejść. No. I zeskoczyć. Okej. Okay. I otrzymamy damage'a i będziemy jak najszybciej w jubilerze. Okay. Więc ty pójdziesz zrobić jubilera, Blazu szybko ogarnie samochód i zwijacie się stąd jak najszybciej. Tak, 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 ale Blazu, ty musisz podjechać, pamiętaj, od której strony. Musisz od tamtej drugiej. Tak. I wy ogarniacie auto i realizujemy plan dalej, moi drodzy, bo na tym się nie kończy. Zaraz od razu jedziemy na mały bank, więc normalnie będziemy tutaj robić show od początku, więc co? Na razie się załadujmy do środka. Będziemy na przycisku, co? I najważniejsze info. I pamiętajcie, dzisiaj musi być bezbłędny. Nie, ja się tak stresuję, że masakra, ale musi się udać. Mi się łapa trzej się cała. No mnie tak samo, ale musisz ogarnąć stary furę, nie zapomnij. Tak, dobra. No właśnie, patrzę przez balkonik, czy coś już jedzie. Patrz, patrz, dobrze, moi drodzy, więc czekamy na info od ekipy, od policjantów i rozpoczynamy. 3, 2, 1, poszło. Rozbijam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jestem, wybiegłem. Szybciej. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jestem? To ty? No? Ja pierdzielę, myślałem, że to jakaś baba, jedź! Jo! Dobra, stówka jest. Jedziecie? Sergiusz nie może wejść. Ja pierdzielę. No ludzie, no Sergiusz, jak nie możesz wejść? No co ty to chłopie? No nie mogłem wejść, klikałem F, przyciskałem. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Moi drodzy, 100 tysięcy dolców jest od strzała. Bardzo dobrze. Nie skapnęli się nawet. Jedziemy sobie dalej na pozycję. Nie mam pojęcia, czy oni słyszeli, czy nie. Słyszycie bomby jakieś? Ja jestem na miejscu, nie słyszę nikogo, jestem ukryty. Okej, jakby ktoś podejrzał, to dawaj. Na bank. A flekę, tak? Ta, na flekę, no. Tylko górą, tak jak ci mówię. Co jest? Wypadłem z samochodu! Co? Co jest, chłopie? Wypadłem z fury! Kwasy zapinaj! What the heck? Co się stało, moi drodzy? Dobrze, moi drodzy, na razie na chillu, ale zaraz na flekę uderzamy, jak tylko nasi zrobią kasetę, prawda? Na autostradzie prawej. Oni jadą, na prawy sklepik jadą, dokładnie tutaj, a potem tutaj my robimy w tym samym momencie bank. W sumie to byłoby 200 IQ, żeby wziąć tego suwa, bo ono nie rzuca się aż tak w oczy. Ta, no, zarobiście właśnie. Ale na początku myślałem, że jakaś kobieta podjechała, jakiś pet, chłopie. Nie chciałem wsiąść do ciebie. Dobrze.
dobrze, ale jedziemy sobie, moi drodzy, na spokojnie. Zaraz zobaczymy, jak sytuacja wygląda na flece i czekamy na chłopaków, jak zaczną robić dymy. Moi drodzy, widzicie z lewej strony teraz na przybliżeniu jacht ogromny i ten jacht to jest nasze miejsce ucieczki. Tam musimy się dostać, ale jest na to plan, ponieważ Beziu, jedzie tam policja na dole. Stary, schowaj się, zjedź tu niżej w te krzaki, bo jedzie policja. Patrolują teren. Oni, myślę, nie będą tak łatwo odpuszczać poszczególnych miejscówek, więc trzeba będzie uważać tu. Tak, dobra, widzę. Stoi. Wjedź tu w krzaki. Nie powinni mnie widzieć, nie powinni mnie widzieć. No dobra, okej. Okay. Ale zajechał na flekę, patrz. Moi drodzy, obczajają. O! Nie gadaj, że on nas widział. No nie mów, stary. Myślę, że jak będzie pościg, to z taką furą będzie ciężko, stary. Dobrze, jesteśmy już na tym sklepie. Dobra, róbcie swoje, róbcie swoje. Teraz widzicie, moi drodzy, co tam się dzieje. Ja wróć tak, żebyśmy mogli od razu uciekać. Tak, ja idę robić napad. Dobra, wchodzę. Raz. Chodźmy. Dobra, muszę odwrócić trochę uwagę, bo trochę się tu zrobiło niebezpiecznie. Skąpili się na flece. Dobra, 10, strzelam. Zobaczymy, czy ruszam stąd. Moi drodzy, policja i złodzieje to też gra cierpliwości. Musimy chwilę poczekać. Nie, dostaliśmy po oponie. Co? Strzelają. Co jest? Dostaliśmy po opony. A może Czadka. Kto do was strzelił? Nie wiem. Nie wiem. Może lokalni, Sergiusz. A może. Ja pierdzielę. Nie mam nikogo na radarze. Pewnie lokalni. Aczkolwiek, a powiem wam, zmieńcie furkę na spokojnie. Weźcie się tak. Mamy krosy tutaj, krosa mamy przecież. No to bierzcie. Ja stary na piechotę schodzę. A to co ja mam robić wtedy? Nie wiem, ja bym na twoim miejscu jeszcze chwilę poczekał, ale też obczaił jakąś inną furę, bo ty musisz być na dole w momencie napadu. Ale też mnie coveruj, bo jak mnie tu zaraz zauważą, stary, to jestem... Co, mam jechać za tobą? Nie, poczekaj jeszcze chwilę, dopóki ja nie zejdę i będę bezpieczny. Dobra? Dobra. Jeszcze jest, moi drodzy, opcja dodatkowa. Jesteśmy już przy sklepie. Odjeżdża, widzisz? Odjeżdża. Nie widzę, ale dobrze. Dwóch tam było. Ale jedzie tutaj w góry, nie? Jeden pojechał w prawo, drugi w lewo, wyjechali z banku. A widzę. Widzisz? Tak. Czy on mnie zauważył? Nie gadaj. Nie, chyba nie. Ja pierdzielę, słyszę ich tutaj gdzieś. Dobra, my zaczynamy kolejny sklep. Róbcie. I jeden, siedem. Tak. Jeszcze. Dobrze. 9, 10. Subcio? Tak, ja myślę, że też na piechotę, stary, idź. Nie rzucaj się w oczy. Tak, tak, zejdź tym wąwozem, co ja. Wiesz co, mi się wydaje, że to może być głupi pomysł. Lepiej, żebyśmy wrócili, coś innego sobie obrali. My już jesteśmy przy ostatnim sklepie. Dobra, i musicie tam trochę zrobić show, w sensie, żeby oni myśleli, że my jesteśmy na paleto cały czas. Dobra, chłopaki robią napad. Dobra, zaczynam kolejny napad i raz. Okej, dawajcie. Zrobimy flekę. Dobra, i możemy się ewakuować, bo już będziemy mieli ponad 250k. My już jedziemy. Tak. Dobra, ja zaryzykuję chyba. Dobra, zbiegam kawałek. Biegnę na parking policyjny. Na Boże, bankowy. Ja pierdzielę, moi drodzy, to jest najbardziej ryzykowna akcja w historii teraz. Nawet nie wiem, co ja gadam. Ale po prostu muszę mieć się na baczności. Dobra, uff. Zarąbiście. To jest naprawdę dobre miejsce. Jestem przy banku idealnie, więc bardzo dobrze, tylko czekać na jakąś furę dogodną. Można lecieć. Ja podchodzę do przodu banku, jestem za sklepem, nie widać mnie. Mam, jaką mam w ogóle barierkę zarąbistą. O, i policjant jest. O kurde. Zaraz obok mnie jest. Nie gadaj. Ja pierdzielę! Nie widział mnie. Nie. Widzę go, przyjeżdża przy banku. Jest tak? Teraz za bankiem pojechał. Ja! Ale jest za bankiem, tak? Znaczy nie, teraz pojechał, zawraca. Dobra, czyli patroluje. O, znowu zawraca. On patroluje se ten teren. Nie, nie mam rady tego zrobić. Ale tak. Jesteśmy w kopalni. Staram się go zlokalizować, gdzie stoi, stary. Ja się też próbuję. O, widzę cię, jak skaczesz, widzę cię. Chodź. On gdzieś tu stoi, stary. Moi drodzy, zaraz może mi się uda go zajść i wyłączyć go z zabawy całkowicie. Mam go! Widzę go! Idealnie stoi, stary, tylko nie wiem, czy to jest jedna osoba, czy też nie. Jakbyś podbił tutaj do mnie, to kradniemy policjanta, stary, przy okazji. Podbiegam, dobra, palić to, podbiegam. On tam zaraz znowu wróci, a jak nie, to go po prostu zastrzelimy. Dobra, podbiegam na dół, podbiegam. Tak, możemy go zrobić, będziemy go, uprowadzimy go, stary. Ruszył znowu! Dokładnie w takim samym momencie mi ruszył. Jest buzard. Wsiadamy do helikoptera. Dobra, nice. Dobra, okay. Lećcie do miejsca wyznaczonego w takim razie. Dobra. Podjechał? Nie, dobra, pojechał dalej, Kali. Pojechał widzę, dalej. Widzę. Dobra. Drugi przyjechał. Widzę. Kolejny za nim przyjechał. A może nad jubilera polecimy i strzelimy? Wiesz co? Tak, żebyście strzelili dwa szybkie strzały. Tak, żeby były dwa szybkie strzały, żeby oni myśleli, że jesteśmy serio rozdzieleni dwójkami po mieście, na przykład. Jubiler zrobiony. Lecimy teraz za Mission Row. Lecimy za Mission Row. Lecie, robcie syf. Dobrze bardzo, chłopaki, moi drodzy, robią syfik. Oni tego pilnują jak oka w głowie tutaj, naprawdę. Blazu, może chyba, że ogarniesz, tu jest niebieska fura, stary, wsiądziesz do tej fury. Ja zrobię pieszo napad, a ty podjedziesz do mnie. Tędy nie przejdziesz, ten tutaj, stary. Ten tu? On jest tutaj, chodź. Tu, niebieski. A ten tu, dobra. I zdążysz od razu wyjechać, wiesz, o co chodzi? Jak ja ci powiem kiedy, jak strzelę. I od chyba, razu... że sultana bierzemy, bo to sultan stoi. No może być sultan. Dobra, to biorę go, czekaj, 3-4. Przeskoczyłem, stary, jestem przy terenie banku. Wsiadam do auta. Nic jest porwany. Nie, alarm się włączył. Słyszę, ja pierdylam. Niedobrze. Biegam do sklepu. Czekaj. Jestem w banku, liczę. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, a tu 20 policja, sekund. Policja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Policja tu jest, Kali, goni mnie. Musisz szybko wsiadać. Ja ich odganiam. Dobra. Odganiam, Kali. Nice. Oni na mnie sfokusowali. Tak, na mnie się sfokusowali. Tak, gonią mnie, dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Siedzę w furze pod bankiem, nie uciekam. Moi drodzy, było takie 20 sekund naciągane, przepraszam za to, ale po prostu stres. Gdzie się spotykamy? Ja jestem tutaj na dole, mogę po ciebie podjechać, tylko musiałbyś szybko wysiąść. To ty do banku wejdź, stary. W sensie banku? Pod bank, dasz radę? No jestem, już podjeżdżam. To wjedź na parking tutaj, pod bankiem. I przesiądziesz się. To jesteś ty? Tak! Szybko! Serk strzał. Szybko! I oni mają Camacho! Kaluch! Uuu! Uciekamy, no! Gdzie jesteście? Punkt zbiórki! Doki! Na spokojnie, strzelajcie, róbcie syf teraz, że druga ekipa! Oni muszą teraz mieć mindfuck totalny! Dobra, moi drodzy, udało się! Gubimy ich, nie to teraz jadą za nami, moi drodzy! Dobra, tu jest fleka, strzelaj jeszcze nad fleką! Strzelajcie, no! Dobrze! Jest, poszła i fleka! No to Pacyfik jeszcze. To nie lecimy do... To było najgłupsze. Camacho, nie! Co ja zrobiłem? Kali! Drive-ins. Śmigło jest nad nami, śmigłowiec jest. Uważajcie, nie, musimy ich zgubić. Musimy w jakiś sposób zgubić. To jest lokalne śmigło, wiesz chyba? To było lokalne. Próbują nas, moi drodzy, złapać. Ja pierdzielę, ale zraczyłem. Byleby F nie nacisnąć. Camacho nas goni. Strzelaj. Jezus. Chłop za nami jedzie. O! Rozbił się, no. Ty nie możesz się rozbić, Kali. Ja jestem drive-in, cicho! Dobrze. Pacyfik też poszedł. Dobrze, bardzo dobrze. Lecimy zbiórka. Tak. Wow. Patrz to, chłopie! Numeryczna poleciała, ty. Się cały trzęsę. On za nami jedzie, stary. O nie! O kurde, ramują nas! Nie, ramują nas! Wszyscy są, słyszysz? Ej, przebili nam opony! Co jest? One nam przebili! Co za strzały w opony? Mam cię, gościu! Strzelaj też, stary. Dobra, lecimy do nich. Strzelaj mu w oponę też. Gdzie jesteście? Kurde, nie mam jak strzelić! Co ten chłop robi? Czemu on nas blokuje? Możemy dolecieć i was zgarnąć od razu. Musicie tak zrobić chyba, jesteśmy w kanałach Grove Street. Lądujecie na Grove Street? Strzały w opony. Będziemy na Grove Street. Dawaj Grove Street. Kurde, bo strzelali jesteśmy. Do nas. Jesteśmy, widzę was! Lądujemy. Na piechotę! Zawróć tak, żebyś mógł ich zastrzelić. Dobra, taser! Zestrzelił. Łapcie taserem! Ja pierdzielę. Strzelam do niego. Strzelił swojego, strzelił swojego! Jestem śmigłowcu! Odlatuj! Mamy to! Co jest? Ale akcja, what the heck? Jak on wam uciekł teraz? Lecą za nami, mamy kasę! Ostatni nam został element. Wiecie, co jest w ogóle najśmieszniejsze? Oni zamiast trafić we mnie, to ktoś trafił w policjanta, który nas nie celował! O nie, ale zroczyli to. Kurde, nie stajzowali nas i zobaczcie, jakie to ma konsekwencje, moi drodzy, w skutkach. Ale teraz, panowie, fokus! Ja bym skoczył! Kozaki z was, czy nie? No dobra, dawaj. Czekaj! Nie mam spadochronu! Spadł tam na dół, co jest? O nie, to nie wiem, czy zaliczamy. No bo nie dostałem spadochronu! O kurde, ja nie trafiłem. A reszta jak? Ma spadochron? Ja lecę, tak. O mój Boże. A co ze mną w końcu? Nie wiem, ty padłeś, stary. Jestem na łodzi. Ja myślę, że chyba jakieś negocjacje musimy rozpocząć, bo niby nas złapali, ale moi drodzy, sprawa wygląda tak. Uważajcie, musimy się bronić! Moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jak widzicie, tutaj zaraz mogą być dymy. Strzelałem, dostałem. Oblężenie statku. Sergiusz, uważaj. Ja pierdzielę. Moi drodzy, nie wiem, co zrobić teraz. To jest tower defense. Ta, musimy uważać, musimy się bronić, nie? Jeden z naszych padł, to co, negocjatora prosimy? No, halo? Halo, witam. Halo, cześć, wrogu. Witaj, serdecznie, sprawa wygląda tak, że prawie mieliśmy wszystko, ale jednemu naszemu się nie wysunął spadochron, przez co runął o ziemię, jego ciało runęło o ziemię. Rozumiem, że moi funkcjonariusze są obok niego. No, jakby to powiedzieć... O, oblężenie jakieś trwa! Zabierz swoich ludzi z jachtu! Dobrze już...
Wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się. Jednego zabiliśmy. Wycofajcie się. Ja pierdolę. Na razie stop tam strzelać. No to o czym my tu w ogóle gadamy, no bo tam chyba wszyscy musicie być, co nie? No, niestety szef o nas nie puści i odetnie nasze łby, jeśli nie wrócimy cali z pieniędzmi. Pieniądze mamy, ale nie mamy naszego człowieka. Co proponujecie? No kurde, powiem ci, że tutaj troszeczkę się nie dogadaliśmy, bo nie dostaliśmy informacji, że macie tyle komplet pieniędzy, żeby właśnie wrócić na tego jachta. Aha, to też prawda. No, też no, prawda. Więc tutaj okay. Musimy chyba coś uciąć. Złamaliśmy zasady, tak. Więc ja proponuję, w jakiś sposób umożliwicie nam ucieczkę na ląd, a my odetniemy kasę, którą mamy. Za ostatni może być, nie wiem, za ostatni bank, 75 tysięcy. Daj mi chwilę, co? Dobra. Zaraz wracam. Góra, jest śmigłowiec, kurde, na parkingu, dawać, ładujemy się do policyjnego i spierdzielamy stąd. Co? Gdzie? A co ze mną? O shit, odbijemy cię, chodźcie na górę, szybko, na górę. Na górę? Tak. A co mam z tym zrobić? Śmigłowiec jest, wsiadamy do niego. Zostaw go, ucieknij, biegnij na górę, proszę, zrywamy negocjacje. A właśnie, bo nie mamy jeden przecież konwój za darmo. No właśnie, o tym mówię. Ej, co jest? Ej. Złamali. Dobra, szybko, 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 Blaze'u, Beziu, Beziu. Biegnij, biegnij, leć, leć. Też radę, też radę. Zabili mnie, nie! Nie! Ja pierdzielę! Oh shit! Nie wiem który, ale chyba wszyscy trafiamy co? No, jeden z nas żyje? Ty też żyjesz? Beziu tylko żyje jeden. Beziu, uciekaj, może nas odbijesz. Wystarczy, że podjedziesz autem jakimkolwiek. Akcja była, moi drodzy. Dobra, dobra. Płynę. Uciekaj, no. Musisz no, chyba bardziej na lewo tam odbić. Patroluję teren, oni teraz wszyscy są w wodzie. Musisz, stary, coś wykombinować, jesteś jedynym. Moi drodzy, konwój się rozpoczął. I co się okazało? Beziu jest w tym momencie na wolności, ma samochód, prawda? Tak, mam samochód. Wyczekuję. Dobra. Beziu, Beziu, ruszamy, jesteśmy no. Na parkingu, stary. Dobra. Tu hydrę ktoś zostawił. Widzę was. Widzisz nas? Gdzie tak, widzę, widzę. Samochód, a to jeszcze, to śledź nas, uważaj. On jedzie, widzisz? Teraz pod tak, ataki. Widzę, widzę. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że nas odbije Beziu, że jeszcze coś uda nam się nabroić. Ale wtedy to ja już, panowie, proponuję full aim i strzelamy się z nimi, jeśli coś będzie nie tak, nie? Z tego samochodu. Jesteśmy przykuci, pamiętajcie. Przyjechałem przed wami. Widziałem. O nie! No myślałem, że to ty. Nie. Dobra, widziałem. Jedz za nami w takim razie, stary, nie zgub nas. On teraz przyspieszył. On teraz dobra, jedzie widzę. Tuba na maksa. Ty, Camacho, goni mnie. O nie, stary, spróbuj nas złapać. O nie, jak nas zaspano porobi, moi drodzy. Nie, skręca tutaj w jakąś uliczkę, skręcił. Tak, przed jubilerem tak jakby, przed jubilerem, wiesz o co chodzi. Za mostem, pierwsza w prawo, dobra, naprzeciwko szpital, salonu Franklina. Jesteśmy koło Monzonach jesteśmy dosłownie. Mhm. Mam was, jest. Zatrzymuj poddaj się, poddaj się. Wysiadaj. Siadać. Wsiadajcie. Szybko. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Pasy. Pasy, no. O, mamy to. Drewisuję, dobra. Nie mam pojęcia, dobra. Moi drodzy, dokąd mam jechać, naprawdę. Nie wiem, zaraz będzie trzeba walić po głowach, nie? Tak, ale jeszcze poczekajcie. Nie możemy strzelić teraz jakieś tyle radiowozu, bo nas rozwalą. Ja pierdzielę, moi drodzy. Chyba, że do banku i oblężenie banku robimy. Jedziemy i wjeżdżamy do banku. Mocne. Od razu. Dobra. Tak, przed bankiem pasy, nie? I wbiegamy do banku. Tak. Dawaj! Nie wchodź za nami. Dobra, jestem w środku. Dobra, róbcie napad. No, okay. Ja blokuję wejście. Dobra, co robimy? Co się pięknie dzieje, panowie. A może zaczniemy strzelać na 3-4, żeby ich skonfuzować? Dawajcie. Chyba, że wejdziemy seryjnie na górę i wtedy zaczniemy strzelać. Tak, dawajcie. Po dwie osoby na drzwi. No dobra. Wejdziemy na górę, wbiegamy na górę. Dobra, albo ja otworzę skrytki, rzeczywiście. Otworzę drzwi i strzelę pierwszy raz. Nie ma nikogo. Co ty? Widzę ospanego, zabunkrowali się. Możesz do nich rozpocząć strzał i wbiec tu. Chcecie negocjatora, czy nie? Czy chrzanimy negocjacje? Negocjacje są dla słabe uszy. Czyli co? Rozumiem, przyjacielu, że cały arsenał wrzucamy? Arsenal to jest moje ulubione słowo. Dobra, czyli arsenal, gościu. O, gościu. Dobra. Oj, drodzy, bez negocjacji. Ale przypał, kurde. Zaraz nawiadę. No. Miło było z wami robić napad, moi drodzy. Dobry finał. No niestety, zaraz pewnie skończymy marnie, ale chociaż próbowaliśmy. Ja pierwszy wyjdę, a może pierwsi wyjdziemy. A może wyczekamy, a może nam na się nich uda. Wyczekamy. No. Jesteśmy schowani, nie wejdą tutaj do góry. Kurde, co to było? Strzelają już! Karabiny? Tak, oni mają na bank karabiny, ale ja strzeliłem tak, wiecie, zbejtowałem ich trochę.
Wchodzą od prawej wchodzą strony. I gaz wrzucają. Widzę. Ewakuuję się do góry. Pilnuj tutaj ktoś z góry, tam tych drugich drzwi. Pilnuję. Tak jakby od bankomatu. O kurde. Tak, pilnuję. O, ale leci tych puszek tu, słyszę. Ja pierdzielę, moi drodzy. Ja pewnie zaraz padnę. Weszli. Okej. Są na granicy, zaraz będę wjeżdżać. Ospano podbija, on zaraz biegnie tutaj. Ale kurde, może mi się uda go zaskoczyć. Ospano rzuca do mnie te łzawiące. Wylądował jeden łzawiący. Okay. Rzuca kolejny, mam nadzieję, że mnie nie dosięgnie. Rzuca kolejny. Do ciebie, Beziu. Chodź. Bo oni tu skanują, czy mi się wydaje. Chodzą. Nie, strzelają się ze mną. Ale od tyłu ktoś wchodził. Jest osoba na tyle. O kurde. Dostałem. Dostał dwa hity. Ten na dole. Patrzę. A jesteście tutaj u góry, dobra. Tak, patrzę. Na dół. Ale po co mi ten gaz zawiący tu rzucam? Nie wiem, oni sami sobie drogę torują tym gazem. Racja. I się tą kali dalej strzelasz tym mostkiem? Kamień, Beziu! Co? Beziu! Co? Dobra. O nie! Dostałem banie! Nie wiem od kogo. Nie gadaj. O nie. Będzie zaraz przebał. Wjechali. Wjeżdża od twojej strony, Xerk. Dostałem bombę z pompy. O kurde. Nie żyję, zabiję. Okej, wszyscy nie żyją w takim razie. Zabieram mu karabin. Okej, mogę? Ale co, ty żyjesz jeszcze, Xerk? Drugiego zabiłem. Widzicie teraz to, co robi Xerk, moi drodzy. Dawaj, stary. Mogę zabrać im karabin? Tak, bierz. Trzeci nie żyje. Nice. Może plecy masz. Aj, dobrze, mrówka cię rozwaliła. No moi drodzy, no pięknie było. Cóż ja mogę powiedzieć, dzięki ekipa zrobiliśmy niezłe show. Moi drodzy, piszcie na kolejne propozycje do trzeciego sezonu Policja versus Złodzieje. Ten oficjalny wygraliśmy my, ale wiecie, jakoś tak nie zwracaliśmy uwagi później na te tabele. Kolejnym możemy już liczyć to inaczej, a jak, to możecie pisać w komentarch. Dzięki ekipa, było koks. Dzięki. I sprawdźcie oczywiście perspektywkę Ospano, zobaczcie jak pracowała policja.